czułem, że ci ludzie jakoś są ze mną. Są bliżej mnie niż myślę. Zwykle odcinki wychodzą w czwartek, jednak dzisiaj spotykamy się dużo wcześniej, z tego względu iż tego wymaga sytuacja. Opowiem ci za chwilę to, czego nie wiesz, a myśli Francuz. Zapraszam. Często, naprawdę często pytacie mnie, dlaczego używam imienia Matt, a nie Mateusz. I równie często powtarzam całą historię. Część z was zapewne wie, dlaczego Matt, a nie Mateusz. Matt jest skrótem od imienia Mathieu, czyli tego imienia, który widnieje na moim francuskim dowodzie i paszporcie. I jak widzicie, to co zdarzyło się kilka dni temu, również po części dotyczy także i mnie. We Francji chaos. Chaos informacyjny, ale zwróćmy uwagę na to, co się stało tuż po samych zamachach terrorystycznych. Na samym Twitterze, jak spojrzycie, istnieje hashtag Porte Ouverte, który oznacza drzwi otwarte. Ludzie pomagali sobie w takim zakresie, że gdy pewien rejon był zagrożony, otwierali swoje drzwi dla innych. Jeżeli chcesz, przyjdź tutaj. Jeżeli czujesz się niebezpiecznie. Cały czas nawet patrząc na to, że ludzie byli otwarci, ciągle pozostaje pytanie, jaki cel mieli terroryści, bo troszeczkę niespójnym mi się zdaje tworzenie ataków terrorystycznych w momencie, gdy fala imigracyjna do Europy ma przybyć. Ale dobrze, że mam znajomych, którzy są również muzułmanami. I naprawdę, ja bym sobie nie wyobraził móc powiedzieć cokolwiek złego o tych ludziach. Bo to są normalni ludzie. Normalni, z którymi mogę porozmawiać. Zapytałem ich, o co chodzi. Jednym z powodów, które wymienili, może być chęć zastraszenia tych muzułmanów, którzy już są w Europie. Zastraszenia na takiej zasadzie, iż ludność, która tutaj mieszka, nie odnosiłaby się do nich z miłością i szacunkiem, tylko bardziej z pogardą. I zobaczcie, czego mogą chcieć terroryści. Tego, żebyśmy odzywali się do ludzi, którzy są tak naprawdę, nie znamy ich, są Bogu ducha winni, żebyśmy nie odnosili się do nich z szacunkiem i żeby sami przez to wszystko czuli strach, aby ostatecznie dołączyć do tej wojującej armii. A propos moich znajomych, już kiedyś nagrałem film, który nazywa się Polska dla Polaków, który między innymi ten film im dedykowałem. Aktualnie wyświetla się on w karcie, niemniej przejdźmy dalej. I zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. Teraz w wypadku fali imigracyjnej poziom dyskusji w naszym kraju spada tak na łeb, na szyję, że naprawdę poziom retoryki i sama logika rozkładają w tym momencie ręce. I patrząc na tą falę imigracyjną i poziom dyskusji, zastanawiam się, naprawdę podziwiam wielu ludzi, jak mamy wielu ekspertów dotyczących fali imigracyjnej. Naprawdę chapeau bas, bo ja w tym momencie naprawdę nie twierdzę, żebym był jakimś ekspertem. Dlatego też zachęcam was do zajrzenia do opisu do filmu, ponieważ tam jest film Shio oraz blog Konrada Kruczkowskiego Halo Ziemia, którzy opisali problem z troszeczkę różnych perspektyw. Jak wiecie, posiadając obywatelstwo francuskie, duże prawdopodobieństwo jest również takie, iż moja rodzina mieszka na terenie Francji. Tak też się stało. Moja rodzina mieszka koło Strasburga. I w momencie, gdy polska telewizja podała, iż pod Strasburgiem miało miejsce wykolejenie pociągu TGV, ja nie mogłem się dodzwonić do mojej babci, czy też wujka. Patrząc na te wszystkie flagi, czułem, że ci ludzie jakoś są ze mną. Są bliżej mnie niż myślę. I w momencie, gdy spojrzałem na dyskusję kogoś, kto był bardzo obrażony tego, że flaga mu zaśmieciła tablicę facebookową, naprawdę przepraszam, że twoja tablica została zaśmiecona. Afirmacja wsparcia równie jest ważna. I naprawdę, przykro mi, że twoja tablica na Facebooku została zaśmiecona. Mam nadzieję, że to więcej razy się nie powtórzy.